Opolszczyzna, leżąca u swych początków na trasie bursztynowego szlaku, znów ma szansę stać się ważnym przystankiem na kolejnej, legendarnej drodze, nowym jedwabnym szlaku łączącym Chiny oraz Europę. I tak jak niegdyś, na jej udział w międzynarodowej wymianie gospodarczej i cywilizacyjnej decydujący wpływ będzie miało nie tylko dogodne położenie geograficzne, ale przede wszystkim otwartość Opolan na współpracę. O tę współpracę i budowę relacji z państwem środka w regionie opolskim zabiega się już od wielu lat i na wielu płaszczyznach, korzystając również ze wsparcia władz państwowych. Takie inicjatywy jak wizyta prezydenta Andrzeja Dudy na szczycie państw Europy i Chin w listopadzie 2015 roku, rozmowy premier Beaty Szydło z szefem chińskiego rządu Li Keqiangiem na szczycie w Rydze, pekiński wyjazd delegacji parlamentarnej z udziałem przedstawicieli czterech województw, w tym wicewojewody opolskiej Violety Porowskiej, czy spotkanie wicemarszałka Senatu Grzegorza Czeleja z rzecznikiem Chińskiej Ludowej Rady Politycznej w Warszawie, to niewątpliwie ważne czynniki mocujące lokalne starania w planie szerszej polityki zagranicznej. Jednym z pierwszych kroków na drodze kontaktów naszego regionu z Pekinem było powołanie na Politechnice Opolskiej Instytutu Konfucjusza w październiku 2008 roku. Instytut powstał jako trzeci w Polsce i do dziś jedyny przy uczelni technicznej. Nie bez pomocy ówczesnego marszałka, pana Józefa Sebesty, złożyliśmy dwukrotną wizytę w kwaterze głównej Hanban w Pekinie. I ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu, jako nieduży ośrodek akademicki, tym samym kulturalny, uzyskaliśmy zgodę na otwarcie tego instytutu. Projekt wart ryzyka powiódł się. Po wielu latach jesteśmy jednym z bardziej docenianych. Chcę przypomnieć, że wicepremier rządu Chin nagrodziła rektora Politechniki Opolskiej za całokształt pracy instytutu specjalnym medalem rządu chińskiego. Ale jesteśmy również u progu nowej inicjatywy, mianowicie budujemy sieć klas konfucjańskich przy pierwszopolsko-chińskim konsorcjum uczelni technicznych Polski, miasta stołecznego Pekinu, Jiangjin i miasta Tianjin. Liczba mieszkańców tych trzech miejscowości, partnerów chińskich, opiewa prawie na 80 milionów. Zadaniem Instytutu jest popularyzacja wiedzy o Chinach, organizacja kursów językowych i wymiana naukowa, której partnerem jest w Opolu Politechnika Pekińska. Instytut to nie tylko egzotyczne warsztaty oraz spektakularne widowiska artystyczne, ale też studia podyplomowe z biznesu międzynarodowego Polska-Chiny oraz wyjazdy na stypendia, z których skorzystało już ponad 100 Opolan. Jednym z efektów działalności placówki było podpisanie pierwszej w kraju akademickiej umowy partnerskiej w ramach nowego jedwabnego szlaku z Chongqing Jiaotong University w lipcu 2015 roku. Unikalne doświadczenia Politechniki w kontaktach z Azją stały się podstawą do zorganizowania wspólnie z Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich międzynarodowej konferencji One Belt, One Road z udziałem władz, naukowców i ekspertów obu państw, którzy w lutym 2016 roku dyskutowali o ekonomicznych i społecznych aspektach projektu. Konferencja na temat przedsięwzięcia o niespotykanej dotąd skali zaowocowała cyklem kolejnych międzynarodowych spotkań, a biorący w nich udział wojewoda opolski Adrian Czubak powołał zespół do spraw polsko-chińskich. Realizując i wpisując się w politykę rządową oraz biorąc pod uwagę zaangażowanie województwa lokalnego tutaj świata naukowego, biznesowego, jedną z pierwszych decyzji, jaką podjąłem, było powołanie przy wojewodzie opolskim zespołu do spraw relacji polsko-chińskich. W zespole uczestniczą przedstawiciele i świata nauki, i biznesu, i samorządowcy, i ludzie, którzy mają doświadczenie w relacjach polsko-chińskich, po to, aby ich doświadczenie, aby ich wiedzę praktyczną wykorzystać do tego, aby region opolski skorzystał. Bardzo ważna jest wymiana informacji pomiędzy osobami, instytucjami, które mają ogromne doświadczenie praktyczne w tych relacjach, a z tymi instytucjami, z tymi przedsiębiorcami, z tymi osobami, które dopiero planują rozpocząć takie działania. Dlatego stwarzanie warunków zarówno dla takich małych lokalnych przedsiębiorców, jak również stwarzanie warunków do dużych inwestycji infrastrukturalnych jest moim podstawowym celem. Jednym z etapów realizacji tych warunków dla podniesienia jakości tej współpracy
i wymiany doświadczeń polsko-chińskich jest organizowanie tej konferencji. Konferencji pod nazwą One Belt, One Road. Wiele szans, wiele możliwości. W listopadzie 2016 roku na Uniwersytecie w Chongqing rektorzy 7 polskich politechnik podpisali z gospodarzami porozumienie o utworzeniu Międzynarodowego Zjednoczonego Centrum Badawczego Nowego Jedwabnego Szlaku. Po 3 miesiącach do założycielskiego grona dołączyły kolejne uczelnie z Polski oraz z Pekinu, tworząc pierwsze na świecie polsko-europejskie konsorcjum One Belt, One Road, na którego czele stanęli 3 rektorzy z Chongqing, Pekinu i Opola. W wyniku agregacji doprowadziliśmy do dużego efektu synergii i we współpracy z zarządem municypalnym miasta Pekin i Chongqing doszło do bardzo ceremonialnego, uroczystego podpisania tej umowy w marcu tego roku. Chcę powiedzieć, że fakt podpisania tej umowy odnotowały centralne media chińskie, telewizja CCTV, dziennik China Daily i wiele lokalnych oczywiście ośrodków medialnych. Mówię o tym dlatego, żeby podkreślić wagę tego projektu zarówno dla strony chińskiej, jak i dla polskiej, ponieważ w ramach tego projektu uczelnie polskie i chińskie będą aspirować, aplikować po granty, które granty badawcze, granty naukowe, które będą dedykowane budowie poszczególnych etapów wielkiego, nowoczesnego szlaku kolejowego łączącego Daleki Wschód z zachodem Europy, siłą rzeczy przebiegającego przez Polskę. Jesteśmy dumni, że jako uczelnia polska akurat w tym momencie, na początku tej inicjatywy, pełnimy rolę kierowniczą, koordynujemy pracę naszych wyśmienitych partnerów ze strony polskiej i chińskiej. W ślad za wymianą akademicką w regionie nawiązano także współpracę na poziomie samorządowym. Po wielomiesięcznych, wspartych przez Instytut Konfucjusza przygotowaniach, we wrześniu 2012 roku w Xiamen ówczesny marszałek Józef Sebesta podpisał list intencyjny pomiędzy województwem opolskim i nadmorską prowincją Fujian. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już wkrótce przy współpracy z władzami Opola w strefie ekonomicznej pojawiła się inwestycja fujiańskiej firmy Hongbo, produkującej oświetlenie LED. Prowadzone rozmowy nie były łatwe. Rzeczywiście Chińczycy mają swoją długą, wielką kulturę, swoją specyfikę prowadzenia biznesu. Musieliśmy ją dobrze poznać, żeby wsiąść przygotowani do stołu rozmów i żeby wiedzieć, w jaki sposób przekonać ich do Opola. Opole od długiego czasu przygotowuje się na pozyskiwanie wielkich, ważnych inwestorów, którzy działają w branży innowacyjnej, stąd mieliśmy mocne argumenty, które leżały na stole podczas tych długich rozmów i udało się. To wielki sukces Opola, że w tej kadencji do Opola wchodzi inwestor, chiński inwestor. To pierwsza tego typu chińska inwestycja w Polsce, w tej części Europy, a być może w całej Unii Europejskiej, więc jest to wielkie wyróżnienie dla nas. To inwestycja, która ma charakter innowacyjny, inwestycje w branżę LED, to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się branża. Na pewno to wpłynie na rozwój miasta, na naszą lepszą przyszłość. 100 milionów złotych inwestycji, kilkaset nowych miejsc pracy, na początek 100. I kto wie, czy przy okazji nie uda nam się w ten sposób zaprosić kolejnych inwestorów i jeszcze bardziej wzmocnić kierunek chiński w Opolu. Te lokalne i te światowe sukcesy w opolsko-chińskich relacjach ujawniły wielki potencjał naszego regionu. Największą siłą Opolszczyzny nie jest liczba ludności, lecz jej jakość. To właśnie aktywni, dynamiczni, świetnie wykształceni młodzi ludzie i kadra profesorska stanowi o naszej sile. To niezwykle istotne w połączeniu z silną tożsamością tego regionu i 800-letnią historią naszego miasta. Dzięki temu jesteśmy w stanie być ważnym hubem łączącym wszystkie kontakty uczelni wyższych w Polsce, przedsiębiorstw z całego kraju, ale także z Europy. Nasze doświadczenie kontaktów międzynarodowych sprawia, że dla Chin jesteśmy w stanie być bramą, która prowadzi do współpracy z całą Rzeczpospolitą, a także z Unią Europejską. I choć na nowym jedwabnym szlaku nie wbito jeszcze pierwszej łopaty, Opolszczyzna już dziś daje wszystkim podążającym tą przyszłościową drogą zielone, LED-owe światło. Politechnika Opolska.